Fajnie mruga, co? Ci, którzy śledzą mnie na Instagramie, tego X-Penga już widzieli nieraz. Widzieliście też już tutaj innego X-Penga. To jest wersja Performance, testowałem też Lagrange'a. Ale nigdy jeszcze zimą. Mamy temperaturę około 0 stopni. Śnieżnie, trochę deszczowo. No i przyszedł czas, żeby pojechać. Nadarzyła się okazja, żeby pojechać X-Pengiem w taką dłuższą trasę. Więc jadę z miejscowości Fredericia do Sztokholmu. 520 km w jedną, 520 w drugą. Zrobimy mu taki zimowy test zasięgu. No to w drogę. Jem sobie tutaj spokojnie obiad i nawet nie zauważyłem, że podjechała tutaj przede mnie elektryczna ciężarówka. Proszę bardzo. Póki co muszą się ładować na Ionity, no bo nie ma w sumie takiej typowej sieci dla ciężarówek jeszcze stworzonej w Norwegii. Ale radzą sobie, radzą. Tak, jem obiad o 22, bo wcześniej nie miałem po prostu czasu. Zdarza się. Właśnie dobiłem 80% i X-Peng ładował mi się od 30 do 80% 47 minut. No, dosyć długo, dosyć długo. Jestem właśnie na stacji Ionity w Rygę. I przyjechała tutaj sobie elektryczna ciężarówka. Ciągnie prąd ze stacji. Więc podejdziemy zobaczyć, z jaką mocą. Ja właśnie kończę ładować X-Penga, a właśnie zakończył. Muszę go odłączyć. Zobaczcie, ciężarówka Volvo przy 79% przyjmuje jeszcze 143 kW i ładuje się z mocą, z voltażem 716 V w tym momencie. Ekstra. I zobaczcie, jak to wygląda podróg wielkości X-Penga. Duża, zajmuje dwa stanowiska. Jakby nie ma możliwości, żeby się inaczej zaparkowała, no bo tak jest zbudowana stacja. Właśnie to jest problem tego transportu ciężkiego, że nie mamy jeszcze takich dedykowanych stacji, więc ciężarówka po prostu ustawia się na dwóch miejscach. Bo tak, jak podjedzie z drugiej strony, to zablokuje drogę. No tak, może się podłączyć, nie ma też tłoku, więc. To jakby nikomu nie szkodzi. Jakby nawet, no to tak jak mówię, nie ma innego wyboru i musi tak być zaparkowane. Ok, skończyłem i jadę. Jak testu życia, to i czas na pierwszy postój. 211 km przejechanych w 2,5 godziny, czyli mamy jakieś 85-90 km na godzinę średnią prędkość. Starałem się jechać tam, gdzie się dało, 110 km na godzinę, ale wiadomo, są ograniczenia do 70, do 90 miejscami, więc trzeba zwalniać, nie chcę płacić mandatów i łamać przepisów, więc tak jak mówię, średnia prędkość wyszła jakieś 90 na godzinę. Zużycie przy takich prędkościach to 21,4, dosyć dużo. Chociaż nie ma jakiejś tragedii. Ogrzewanie mam w tym momencie ustawione na 23 stopnie, bo jest mi dosyć zimno w X-Pengu. Nie wiem, czy ja coś źle robię, czy on po prostu słabo grzeje, ale muszę sobie teraz właśnie na postoju to rozwiązać. Spokojnie mogłem jeszcze przejechać. Mam tutaj na liczniku 150 km zasięgu. Spokojnie mogłem jeszcze 120 przejechać, ale do następnej ładowarki, ale po prostu. No musiałem się zatrzymać, muszę pójść na stację po jakąś kawkę, do toalety, może coś do zjedzenia. No bo po całym dniu jadę w sumie w nocy, trochę taka jazda męczy, więc trzeba po prostu sobie jakoś radzić. Podepnę się, podładuję może jakieś 50 km i pojadę dalej i dopiero na kolejnej ładowarce zrobię taki dłuższy postój.
No i tam sobie wtedy trochę więcej pogadam o zużyciu, bo teraz będę, z tego co widzę, jechał autostradą, więc będę mógł jechać prawdopodobnie cały czas 110, może nawet 120. I zobaczymy, ile zużyje prądu przy takiej jednostajnej jeździe 120 czy tam 110 km na godzinę. Zobaczymy, ile będziemy mogli pojechać, jakie są ograniczenia, bo tak jak też wspominałem wcześniej we wprowadzeniu, nie planowałem trasy, po prostu wpisałem tutaj w nawigację Sztokholm, ustawiłem, że ma poruszać się tylko po ładowarkach Ionity, no i zobaczymy, co on wymyśli. Na razie poradził sobie dobrze, doprowadził mnie do pierwszej stacji Ionity, więc jest git. No i zobaczymy, jak sobie będzie radził dalej, ale myślę, że będzie całkiem dobrze. Właśnie podłączyłem auto do ładowarki i zajęło mi to jakieś 10 minut, bo tutaj ta stacja nie zadziałała kilka razy, więc musiałem się przestawić i podłączyć do drugiej. Więc poszedłem sobie też od razu do toalety i po kawę i zobaczymy, ile mamy procent. Gdy podłączałem auto, to miało 30% naładowanej, 30% prądu w baterii. W 9 minut doładowało 9 kW, czyli kW na minutę. Prędkość, jaką wyciągamy, to 74 kW w tym momencie. Też Wam pokażę coś fajnego. W tym momencie, jak jest otwarty, to po prostu świeci się red bar. W tym momencie się zamknął. I podczas ładowania będzie sobie tutaj przez chwilę, dopóki się od niego nie oddalimy, tutaj tym led barem tak miga. Jeżeli odejdziemy dalej z kluczykiem, to po prostu przestanie. Ciekawe. Zobaczymy, jak to wygląda z tyłu. Ok, w tym momencie jest zamknięte, z tyłu po prostu świeci się światło i zobaczymy też tak jak z przodu. Co jakiś czas się eliminuje i teraz słuchajcie się w ten dźwięk, gdy do niego podejdę z kluczykiem, jak się otworzy. Tak, ma taki powitalny dźwięk. Teraz odchodzimy. I pożegnalny jest podobny. Ok, prądu mam wystarczająco z tej ładowarki 44%, także zaraz ruszamy. Kilowatogodzina na Ionity w Szwecji to 3,5 korony szwedzkiej. Cena 95 to 20 koron szwedzkich. To auto, którym jadę, zużyło teraz 21,4 kWh, czyli jakieś 70 koron na 100 km. Czyli patrząc na tą cenę, musielibyśmy mieć auto, które spalałoby 3,5 litra 95. Więc nadal nie jest tak źle, jeśli chodzi o koszty jazdy elektrykiem. Zobaczcie też, jak otwiera się port ładowania w Xpengu P7. Tutaj na kluczyku mamy przycisk portu ładowania, klikamy go dwa razy i port sobie po prostu odjeżdża. No i tutaj dodatkowo musimy wyciągnąć zaślepkę do TCS-a. Jak chcemy zamknąć, to po prostu klikamy dwa razy i się zamyka. Jak widzicie, pogoda się trochę zepsuła. Zaczął sypać taki delikatny śnieżek. Minus 3 stopnie, minus 3 na zewnątrz, więc warunki trochę ciężejsze niż były. Na ten moment zużycie 21,8 kW, tyle że znów nie jadę 110 na godzinę, no bo ograniczenia, a teraz jeszcze utknąłem za ciężarówką, mamy tutaj drogę z płotkiem, więc nie mogę jej wyprzedzić, no i muszę tak ze mną sobie podążać. No nic, zobaczymy za, nawet nie wiem, zostało do ładowarki, jakieś 50 km zostało do ładowarki, więc będziemy mieli około 100 kolejnych kilometrów do analizy, więc do zobaczenia za chwilę. I jestem przy kolejnej stacji ładowania, też Ionity.
111 km, 80 minut, więc prędkość podobna, też jakieś 85 km na godzinę średnio i podobne zużycie 21,4. Też starałem się jechać 110 na godzinę, tak jak przedtem, ale jakby no nie było możliwości, po prostu zobacz, zaczęło wsypać śnieg, wszyscy jadą wolniej, wszyscy no, nie blokują ruchu, tylko po prostu no takie są warunki i trzeba się dostosować, ale myślę, że nie najgorsze zużycie. Ogarnąłem ogrzewanie, już mi nie jest zimno, także podłączam, robię sobie tutaj jakieś pół godzinki przerwy i zostanie mi ostatnie 200 km niecałe, tak, niecałe 200 km, bo tutaj zaraz pokażę nawigacja. 199, 2 godziny około i będę na miejscu, czyli gdzieś po trzeciej powinienem być. Troszkę mi się zaśnieżył. Siedem? Sześć stanowisk Ionity po 350 kW każdy. Dojeżdżam już powoli do Sztokholmu, także na dzisiaj będziemy kończyć. No i relacje z testów będziemy kontynuować jutro, gdy się prześpię. Właśnie naładowałem auto i wracam z eventu w Sztokholmie. Jako że w drodze do Sztokholmu testowałem auto przy prędkości 110 km na godzinę, tak teraz zrobię test przy prędkości 90 km na godzinę. Zejdzie trochę dłużej, ale dziś już mi się nigdzie nie śpieszy, więc mogę pojechać trochę wolniej. Dojadę może godzinę później, więc nic się nie stanie. 520 km do powrotu, więc duża baza do tego, żeby zrobić taki przekrojowy test zasięgu. Dzisiaj podobnie jak dzisiaj w dzień, wieczorem, podobnie jak dzisiaj w nocy. Temperatura 0 minus 1 stopni Celsjusza, lekko pada deszcz. Bezśnieżnie, zobaczymy, czy się nie będzie zmieniało w czasie. Teraz mam do przejechania do kolejnej ładowarki 230 km chyba i to będzie jedyne ładowanie na odcinku tej trasy, no bo przy prędkości 90 na godzinę bez problemu na jedno ładowanie mogę to zrobić. Bez ładowania może by się udało, ale będzie ciężko, więc nie ma sensu podejmować tego ryzyka. Raz się podładuję trochę, żeby po prostu dojechać odboczne i tyle. Ok, wracam do Was niedługo. Wykonałem właśnie pierwszą część testu zużycia przy prędkości 90 km na godzinę. I jestem trochę zaskoczony, bo tak, przejechałem 70 km, może nie jakiś tam wielki dystans między ładowarką a ładowarką, ale po prostu muszę się zatrzymać, mam kilka rzeczy do ogarnięcia zdalnie, więc jakby no, jak trzeba to trzeba, a jak mogę to w tym czasie się podładuję, mimo że prądu mamy wystarczająco, żeby wrócić do miejsca docelowego. Zużycie 21,1 przy 90 km na godzinę, przy minus 2 stopniach Celsjusza na zewnątrz. I teraz tak, gdy robiłem te zużycia przy 110 km na godzinę, tak jak widzieliście wcześniej, też było 0, minus 2, minus 1
i zużycie było 21,5, 21,6, 21,7, więc 20 km na godzinę, a tylko pół kWh różnicy w zużyciu na 100 km, więc no trochę dziwne. Zobaczymy, jak będzie przy drugim podejściu. Przy drugim podejściu przejadę już jakieś 200 km. Tak, 200 km ponad z prędkością 90 na godzinę, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale tak jak mówię, pierwsza faza samego mnie zaskoczyła, że po prostu tak mało różni się od tego, ile zużywał przy 110. Myślałem, że będzie większa różnica, że zejdziemy poniżej 20, ale jednak nie. Ok, podłączam ładowarkę, robię co mam robić i jadę testować dalej. Zobaczcie, kolejne 50 km z prędkością 90 na godzinę i zużycie to jest też 20,9. Czyli tak naprawdę między 110 a 90 na godzinę mamy jakieś 0,5 do 0,7 kWh różnicy. Czyli tak naprawdę żadna różnica w zużyciu energii przy tej prędkości. Co naprawdę mnie zaskakuje. Nie spodziewałem się w sumie tego. Zobaczymy, jeszcze mam 150 km do celu i będę cały czas kontynuował jazdę z taką prędkością. I zobaczę, czy to spadnie, ale wydaje mi się, że nie. Że jednak będzie to bardzo zbliżone. Chyba to jest pierwsze auto, które testuję zimą, gdzie jest tak zbliżone zużycie przy 90 i 110. No, ciekawe, ciekawe. Kontynuuję jazdę z prędkością 90 km na godzinę i właśnie pykło 100 km. Zużycie 20,9, czyli troszeczkę spadło, ale nadal jest to bardzo, bardzo podobne zużycie do tego, jakie mieliśmy przy 110 km na godzinę, bo tam było jakieś 21,6, więc 0,7 kW, no nawet jeżeli kWh, nawet jeżeli przyjmiemy, że jest to jedna, to i tak jest to tak mała różnica, że praktycznie niezauważalna. No, ciekawe, ciekawe, X-Pen. Zostało mi jeszcze 100 km do przejechania. Tak, 102. Postaram się do końca jechać z taką prędkością, na tyle, ile się da, bo potem ostatnie chyba 20 km będę jechał 60 na godzinę przez miasto, więc zwolnię, ale dopóki będę mógł, to pojadę to 90 na godzinę i zobaczymy na koniec, jak to będzie wyglądało, ale nie sądzę, żeby coś się zmieniło, no bo przez 150 km cały czas średnie zużycie to 20,9 kWh. Jak już jesteśmy przy nagrywaniu, to zobaczcie jeszcze, jak wygląda X-Peng nocą. Bardzo, bardzo ładnie. Podobały mi się te ambient LEDy w nim. Jedyną, jaką mam uwagę do tych ambient LEDów, to jest to, że ten tutaj LED na drzwiach strasznie mocno świeci i na początku mi nie przeszkadzał, ale im dłużej jadę, tym bardziej mnie irytuje i go tak po prostu tutaj zasłaniam łokciem, gdzie sobie trzymam, także no fajnie byłoby pewnie zmienić kolor, ale nie jest to moje auto, to jest auto mojej siostry, która mi pożyczyła go do testu i nie chcę tutaj jakby zmieniać tych kolorów, ma chyba ustawiony swój ulubiony, więc nie tykam, bo będę musiał potem przestawiać z powrotem do ustawień takich, jakie były, więc jadę po prostu tak, jak jest. 500 km, żaden dystans, więc można to wytrzymać. Ok, ostatnie 50 km mam takimi drogami lokalnymi, gdzie będę jechał 60 na godzinę, więc test zużycia przy 90 km na godzinę w tym momencie się zakończył. I tak, pierwszy taki strzał mieliśmy 50 km i zużycie to było 20,9 chyba, z tego co pamiętam, czy 21,1. O. A tutaj teraz przejechałem 150 km i cały czas jechałem 90 na godzinę. Zużycie 20,7 po tym dystansie. Więc różnica między prędkością 90 km na godzinę a 110 km na godzinę to 1 kWh. Więc naprawdę nieduża różnica. Jeżeli miałbym możliwość jechać 110 km na godzinę, to jakby ekonomicznie nie ma uzasadnienia, żeby tracić czas i jechać 90, no bo jakby 1 kWh nie wpływa na dystans tak mocno, gdzie mamy przy aucie, w którym mamy baterię 80 kWh, więc jakby nie ma to totalnie takiego uzasadnienia,
żeby to robić ze względów ekonomicznych czy cokolwiek, nie? Także jeśli chodzi o test zużycia, to tyle. No i nagram wam jeszcze tutaj podsumowanie, ale to już jak będzie jutro rano pojasnęło. Jeśli chodzi o zużycie, tutaj jakby też nie mam większych uwag. Przy prędkości 110 km na godzinę auto zużywało jakieś 21,5 kWh, a przy prędkości 90 km o 1 kWh mniej. Czyli wychodzi z tego, że gdy mamy możliwość jechać 110, to ze względów ekonomicznych, tak jak mówiłem wcześniej, nie ma sensu Xpengiem jechać 90, jeżeli możemy jechać 110. Prawdopodobnie w tamtej części byłem nie do końca zrozumiały. Byłem już mega zmęczony i jakby złożenie myśli, które i tego, co chciałem przekazać, było trudne. Dlatego dogrywam już tą taką część, to zakończenie już po odstawieniu Xpenga właśnie. Akurat jestem w Tesli Model 3 Standard Range Plus, także już też w innym aucie. Co dalej? Jeśli chodzi o zużycie na całej trasie. Na przejechanie całej trasy zużyłem jakieś 220 kWh energii elektrycznej, z czego 70 kWh naładowałem jeszcze w Norwegii przed wyjazdem, a resztę ładowałem w Szwecji. Ma to znaczenie, jeśli chodzi o cenę, bo ładowałem się na stacji Ionity. W Norwegii kilowatogodzina na stacji Ionity z Ionity Passport kosztuje 2,5 korony, w Szwecji 3,5 korony. Także koszty rozłożyły się następująco. 175 koron kosztowało ładowanie auta w Norwegii, koron norweskich, i 525 koron kosztowało mnie ładowanie auta, 525 koron szwedzkich kosztowało mnie ładowanie w Szwecji. Łącznie jest to około 700 koron norweskich, no bo korona szwedzka gdzieś tam jest teraz ceną zbliżona do korony norweskiej. Przekłada się to na jakieś 65 koron, czyli tyle samo co auto, które paliłoby 3 litry benzyny na 100 km, bo benzyna teraz kosztuje około 20-22 koron w zależności od pory tygodnia i tak dalej, więc całkiem nieźle. Ostatnio właśnie się często już słyszy, że jeżdżenie tykiem jest nieopłacalne, bo kosztuje tyle co autem spalinowym. W Norwegii nadal jest to tańsze, szczególnie kiedy ładujesz auto w domu, gdy ładujesz auto takie jak ja tylko na stacjach szybkiego ładowania. Nawet wtedy wychodzi to mało wiele ok. Ładując się na stacji Tesli, Tesla Model 3 Long Range, Standard Range, przepraszam, kosztuje to jakieś, przyjmijmy 100 koron na 100 km, czyli tak naprawdę ekwiwalent 5 litrów paliwa, tyle że mamy więcej mocy w aucie i tak dalej, więc jakby dalej to się dobrze przekłada. Tak samo w Xpengu, 430 koni spalające 3 litry benzyny na 100 km. No powiem wam, ciężko będzie wam znaleźć auto, które miałoby takie zużycie przy silniku spalinowym i byłoby na tyle ekonomiczne. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję, że znów wpadliście, że obejrzeliście. Jeżeli się wam spodobało, to kliknijcie oczywiście łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, zostawcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco, i zapraszam na jutrzejszy film z eventu, na który właśnie pojechałem Xpengiem P7. Siema.